Dzisiaj zaprezentujemy Wam, jak prawidłowo wykonujemy wypychanie nogami na suwnicy. Pamiętajcie, żeby plecy dobrze przylegały do oparcia. Tutaj bardzo ważne jest rozstawienie nóg na platformie. Im szerzej te nogi rozstawimy na platformie, tym bardziej wewnętrzne części uda będą pracowały. Im wężej ustawimy stopy na platformie, tym bardziej będą zaangażowane mięśnie obszerne, boczne, czyli zewnętrzne części uda. To samo tyczy się góra-dół platforma. Im wyżej ustawimy stopy, tym mocniej do pracy włączają się mięśnie pośladkowe i mięśnie dwugłowe uda. Im niżej, tym bardziej mięśnie tutaj typowo nad kolanami, czyli obszerny przyśrodkowy między innymi. Zakres powtórzeń to jest od 15 nawet do 20 powtórzeń. Tutaj staramy się naprawdę dać z siebie wszystko. Ciężaru tutaj na tej platformie jesteśmy w stanie naprawdę dołożyć bardzo, bardzo dużo. Więc dajmy tutaj z siebie wszystko. W tym ćwiczeniu możemy tutaj naprawdę poszaleć, jeżeli chodzi o obciążenie. Tylko pamiętajcie o tym, żeby też ten zakres ruchu był pełny, żeby to nie były zbyt krótkie ruchy.